Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj na tej konferencji, na tym wydarzeniu przedstawić punkt widzenia organizacji, która zajmuje się ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Poczekam tylko na prezentację moją keynote'ową, ponieważ dzisiaj chciałabym skupić się na jednym takim konkretnym zagadnieniu, ponieważ o ochronie przyrody można mówić bardzo dużo i bardzo długo. Natomiast chciałabym dzisiaj skupić się na takim jednym wybranym zagadnieniu, czyli na świadomości sektora biznesu i konsumentów jako takim narzędziu dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju. I każdą rozmowę o ochronie przyrody i w ogóle o kwestiach przyrodniczych należy tak naprawdę zacząć od określenia sedna sprawy, czyli dlaczego my się tym zajmujemy i dlaczego jest to temat tak istotny i dlaczego również jest to ostatnio przedmiot zainteresowania nie tylko biologów, przyrodników, pasjonatów, ale również osób ze świata biznesu czy polityki. No a powodem tym jest coś, o czym naukowcy mówią już od kilkudziesięciu lat, czyli o takim wielkim, można powiedzieć, no, wymieraniu naszej planety. Tutaj na tym grafie jest przedstawione takie wyliczenie, które opiera się na danych naukowych pozyskiwanych od lat 70. i pokazuje on nam, że w tym momencie na świecie zostało nam około 31% dziko żyjącej planety, czyli od lat 70. liczba wolno żyjących gatunków dzikich spadła o 69% do roku 2018 i spada nadal. Jaka jest przyczyna tego? No, tak jak wszyscy wiemy, wzrost i rozwój technologiczny, rozwój człowieka, infrastruktury wpływa na spadek wszystkich wskaźników związanych z przyrodą. Tak naprawdę rozwój gospodarczy powoduje to, że również wzrastają nam wartości na wskaźnikach dla takich zjawisk jak degradacja środowiska naturalnego, degradacja siedlisk, czy wzrost emisji CO2, zanieczyszczeń, czy zanieczyszczenie wody. I na tej mapie to jest taki widok wstrząsający, jak już się zrozumie, o co w niej chodzi, ponieważ tutaj mamy przedstawiony ślad ekologiczny, czyli taki limit, jaki człowiek może wykorzystać, jeżeli chodzi o eksploatację zasobów naturalnych, tak aby tej planety nie eksploatować nadmiernie. I aby żyć w takim możliwym potencjale biologicznym naszej planety, to ten ślad ekologiczny musiałby wynosić 1,6, to jest na podstawie badań naukowych, natomiast w bardzo wielu krajach jest to obecnie nawet 4 razy więcej. A jeżeli chodzi o problem globalny, to zużywamy tyle, jak gdybyśmy żyli na dwóch ziemiach, jeżeli chodzi o zasoby naturalne, w stosunku do tego, co zużywamy. Tym, czym zajmuje się nasza fundacja, to nie tylko projekty przyrodnicze, ponieważ projekty przyrodnicze same w sobie nie wystarczą, nie dadzą rady osiągnąć tych wszystkich celów zrównoważonego rozwoju tak, abyśmy mogli dalej korzystać ze wszystkich zasobów naszej planety. My w fundacji skupiamy się na wielu różnych obszarach, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, czy to są siedliska lądowe, czy wodne, czy klimat, czy sektor żywnościowy, ale na wszystkie te obszary ma wpływ tak naprawdę i sektor biznesowy, i rządowy, i wszystkie te tak naprawdę no, sektory, które wpływają na to, jak wygląda rynek. My w ramach naszych działań prowadzimy zarówno działania komunikacyjne, jak i takie współpracę z biznesem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ważne. A co należy zrobić? No,
tak naprawdę są trzy działania, na których powinniśmy się wszyscy razem skupić, czyli ochrona przyrody, transformacja biznesu i inwestycja w ochronę środowiska. Dopiero wtedy, jeżeli będziemy działać wszyscy razem wspólnie, uda nam się osiągnąć odwrócenie tak naprawdę tego scenariusza, gdzie tracimy tę różnorodność biologiczną naszej planety i do 2050 roku udałoby nam się odwrócić ten scenariusz w taki sposób, że ta różnorodność biologiczna byłaby odzyskiwana i można by powiedzieć, planeta by odżyła. Natomiast jeżeli chodzi o same działania przyrodnicze, no to niestety udałoby nam się ten scenariusz osiągnąć jedynie połowicznie. I można sobie zadawać pytanie tak naprawdę, kto tu ma większy wpływ na kogo, jeżeli chodzi o świadomość, bo tak naprawdę kluczem do tego sukcesu jest właśnie świadomość, czyli żebyśmy byli świadomi, że należy podejmować działania, że jest już za późno na to, żeby czekać i siedzieć i zobaczyć po prostu, jak to będzie z tą przyrodą. My w fundacji uważamy, że no, wpływ tak naprawdę ma każdy, i konsument, i firmy, i producenci. Natomiast jeżeli chodzi o taki realny impact, to no, powiedzmy sobie tutaj otwarcie, około 500 firm globalnie kontroluje 70% rynku światowego według naszych badań. I to tak naprawdę decyzje firm w ogromnej mierze mają wpływ na decyzje konsumentów. Ja bardzo lubię taki przykład dużej naszej polskiej sieci sklepów, która wprowadziła na swój rynek 100% produktów z certyfikowanym olejem palmowym. I tu można sobie zadać pytanie, czy konsumenci tej sieci są w 100% świadomi i oni świadomie wybierają certyfikowany produkt? No, nie do końca, chociaż pewnie też częściowo, ale no, jednak oni są beneficjentami tego, że firma była świadoma i podjęła właściwą decyzję, która również ma wpływ na producentów. I tutaj chciałam dzisiaj pokazać na przykładzie, o co mi chodzi, ponieważ tak też bardzo często no, łatwiej nam zrozumieć, kiedy ktoś tam pokaże jakiś przykład konkretnego działania. I ja w naszej fundacji mam przyjemność zajmować się koordynowaniem Polskiej Koalicji do Spraw Zrównoważonego Oleju Palmowego. Ten temat surowców zrównoważonych i eksploatowania planety pod kątem wydobywania tych surowców, no również i pozyskiwania jest bardzo ważny. I jeżeli chodzi o ten konkretny surowiec, no to ostatnio no, pojawiły się takie głosy, że może byśmy spróbowali od niego uciec. I w ogóle bardzo często, jeżeli chodzi o surowce wrażliwe, no to zastanawiamy się, czy nie można ich czymś zastąpić. No więc nie do końca tak jest, ponieważ akurat w przypadku oleju palmowego jest to jeden z najczęściej używanych surowców na świecie. No tylko problem jest taki, że on może być pozyskiwany tak naprawdę w bardzo niewielu miejscach na naszej planecie. Znaleźć go możemy w Polsce, w Unii Europejskiej, w ponad 50% pakowanych produktów żywnościowych oraz w 70% kosmetyków. I nie możemy od niego uciec ze względu na to, że jest jego produkcja i kupno jest bardzo opłacalne, ale również posiada bardzo charakterystyczne właściwości. Więc skoro nie możemy od niego uciec, no to musimy go certyfikować. I to samo tyczy się wszystkich innych tak naprawdę surowców, które sprowadzamy do Unii Europejskiej bądź które produkujemy na miejscu. Tutaj na tym wykresie, na tych kołach mamy pokazane efekty zastąpienia oleju palmowego, które tak naprawdę dla środowiska mogłyby być katastrofalne, bo plantacje oleju palmowego są od 4 do 7 razy bardziej wydajne niż plantacje innych roślin, z których możemy pozyskiwać oleje. I gdybyśmy zlikwidowali całkowicie olej palmowy, czy też właśnie tego typu produkty, no to musielibyśmy stracić, jak wynika z naszych obliczeń, aż do 195 tysięcy hektarów cennych obszarów przyrodniczo. Dlaczego tak jest? No właśnie, dlaczego w ogóle jest problem wokół
tego surowca i w ogóle wielu surowców takich wrażliwych. No problem jest taki, że mogą być one pozyskiwane, uprawiane tylko w bardzo konkretnych miejscach na naszej planecie i to jest najczęściej wąski pasek tuż pod i tuż nad równikiem, a jeżeli chodzi o sam olej palmowy, no to 75% tego surowca pochodzi z Malezji i Indonezji. To taka niezrównoważona produkcja i nieeksploatowane pozyskiwanie tych zasobów doprowadziło do tego, że w rejonach, gdzie występują cenne lasy deszczowe, doszło do degradacji środowiska. Tutaj mamy pokazane akurat, jak wyglądał proces wylesiania w Borneo, w Indonezji od lat 50. do lat współczesnych. Widzimy ogromny spadek, a jest to o tyle katastrofalne, dlatego że według szacunków naukowców lasy deszczowe stanowią siedlisko około 50% gatunków na Ziemi, więc to są zmiany nie do zatrzymania i nie do odtworzenia tak naprawdę katastrofa. To tak jakbyśmy wzięli jakiś dysk z danymi i wykasowali dane dotyczące naszej planety z tak naprawdę setek tysięcy lat wstecz. Już nie mówiąc o gatunkach, które oczywiście są zagrożone. Jeżeli chodzi o świadomość i sektora biznesu i konsumentów, tak jak my staramy się to monitorować, żeby razem wspólnie wypracowywać rozwiązania, to jeżeli chodzi o olej palmowy, to przy WWF globalnie przeprowadza co dwa lata taki ranking firm, które wykorzystują ten surowiec i ocenia je pod kątem zrównoważonego pozyskiwania tego surowca, między innymi. W ostatnim badaniu z 2021 roku wzięło udział 227 firm, głównie z sektora żywnościowego, ale również z branż hotelarskich czy turystycznych. No i wyniki są nie najlepsze, ponieważ pokazują, że jedynie 13% tych firm poczyniło jakieś zobowiązania środowiskowe, a 9% z tych 13 te zobowiązania spełniło. Więc tyle mówimy o kryzysie, o tym, że trzeba przeciwdziałać właśnie temu, żeby tych negatywnych skutków na środowisko było mniej. Natomiast no, widać, że tutaj jest jeszcze kawałek pracy i kawałek tutaj pola do tego, żeby poczynić jakieś zmiany. To był akurat ranking przeprowadzony globalnie, nie w Polsce, więc to nie tyczy się firm polskich. A jeżeli chodzi o świadomość konsumentów, to też nie jest różowo, ponieważ jeżeli chodzi o certyfikaty, tutaj akurat w tym wypadku był certyfikat olejowy RSPO, to jedynie 14% przebadanych wiedziało, czym jest certyfikowany olej palmowy, a no niestety nieco ponad 40% z tych 14 w ogóle potrafiła wyjaśnić, co to jest certyfikat i o co chodzi. I no to też jest dla nas takie no, duża informacja, ponieważ pokazuje nam to, jak ważna jest edukacja również konsumenta, żeby konsument wiedział, czym jest certyfikat, wiedział, jak go odczytywać, wiedział, gdzie go znaleźć na opakowaniu. No ale również to, żeby te certyfikaty na opakowaniu były, bo w tym momencie nie ma jasnych regulacji prawnych, które nakładałyby obowiązek na producentów, na firmy, aby taka informacja była zawarta na opakowaniu. Jeżeli chodzi o nasze działania koalicyjne, to my skupiamy się w tym momencie na tym, żeby tego surowca w Polsce było więcej z certyfikatem, ponieważ to jest no, dla nas bardzo ważne, no i żebyśmy zwiększali świadomość na ten temat, ponieważ no, niestety tutaj, jeżeli chodzi o wiele surowców wrażliwych, to jest bardzo dużo mitów na ich temat i staramy się to wyjaśniać razem z firmami, razem z przedstawicielami czasem takich no, kluczowych firm na rynku żywnościowym. I co nam daje tak naprawdę ta certyfikacja surowców? No, daje nam to, że wiemy skąd pochodzi nasz surowiec, ponieważ niecertyfikowany surowiec nie mamy pojęcia skąd pochodzi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, że
mamy pewność, że jest on pozyskiwany w sposób etyczny i zrównoważony. Czyli oprócz tego, że nie wpływa negatywnie na środowisko, to jeszcze nie powoduje żadnego pogorszenia jakości życia społeczności lokalnych, nie wykorzystuje do pracy dzieci, zwierząt w nieetyczny sposób, a także decyzja firmy, że będzie wprowadzała certyfikowany surowiec do swojego łańcucha dostaw, wpływa na, no, oczywiście na konsumentów, bo wtedy konsumenci mają dostęp do zrównoważonej żywności, ale również na producentów. Jeden z naszych członków koalicji wielokrotnie bywał na tych plantacjach palmy olejowej i potwierdza, że oprócz tego, że no, mają oni ułatwione wejście na rynek europejski, ponieważ my tutaj już coraz częściej wymagamy tych certyfikatów, to jeszcze taka plantacja po prostu działa lepiej, bo ma wprowadzone normy, standardy, jest bardziej wydajna, nie są wykorzystywane dzieci do pracy, więc no również ta praca przebiega po prostu w inny sposób. I tutaj na koniec chciałam się podzielić właśnie takimi naszymi działaniami, które robimy, aby tę świadomość zwiększać. Razem we współpracy właśnie z biznesem prowadzimy działania komunikacyjne, które mówią i edukują o tym, czym są certyfikaty, jak wygląda zrównoważona żywność, skąd pochodzi, w jaki sposób my w sklepie możemy podejmować mądre decyzje zakupowe. Staramy się również edukować dziennikarzy. Tutaj w lutym odbyła się między innymi debata z dziennikarzami, ponieważ no, chcemy mieć jak najszerszy możliwy zasięg i współpracować także z mediami. No ale oprócz działań komunikacyjnych i takich kampanijnych również są ważne działania merytoryczne, czyli takie zbieranie wiedzy na temat tego, jak wygląda i rynek i w jaki sposób my możemy też mobilizować naszych koalicjantów oraz no, potencjalnych członków koalicji do tego, żeby te cele osiągali. Tutaj między innymi publikujemy co roku raport dotyczący badania poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce. Prowadzimy również raporty, prowadzimy również takie badania i publikujemy raporty dotyczące innych surowców, więc staramy się, żeby no, tutaj również ta świadomość się działa za pomocą wiedzy i danych. I tak, to wszystko już właściwie, co dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Mam nadzieję, że będzie nam dane być może w przyszłości również współpracować z niektórymi z Państwa, ponieważ no, my w WWF-ie prowadzimy bardzo wiele różnych działań również z sektorem biznesowym. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany działaniami Koalicji do Spraw Zrównoważonego Oleju Palmowego, to ja również bardzo, bardzo chętnie porozmawiam, udzielę wszelkich informacji i zapraszam do kontaktu. Dziękuję.